W Ewangelii, według świętego Mateusza. Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu żeby się ludziom pokazać rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach chcą by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich rabbi a wy nie pozwalajcie nazywać się rabbi, albowiem, jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem, jeden bowiem jest ojciec wasz, ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz mistrz, Chrystus. Największy z Was niech będzie Waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Oto Słowo Pańskie. Moi drodzy, bardzo trudne słowo, szczególnie dla mnie, księdza. Trudne, bo. Mówi o trudnym doświadczeniu, niebezpieczeństwie bycia aktorem. Hipokrytes, hipokryci. W tamtych czasach po grecku byli nazywani aktorzy, ci, którzy grali, zakładając jakąś maskę, kogoś, kim tak naprawdę nie byli. I dzisiaj Pan Jezus nazywa uczonych w piśmie, a my przecież rozważamy słowa Pisma Świętego, i faryzeuszy. To była grupa ludzi świeckich, ale bardzo pobożnych, którzy chcieli jak najdokładniej wypełnić wszystkie przykazania. To są ludzie, którzy reprezentują również i nas, i mnie, i Ciebie, kochany bracie czy siostro, którzy to słuchacie, tego słuchacie. I teraz słowa są skierowane nie do nich, tylko do uczniów Pana Jezusa i do tłumów ale w pewnym sensie możemy się w tych słowach odnaleźć i jako uczniowie, czy jak ten tłum, ale też jako ci uczeni w piśmie i faryzeusze, szczególnie ja. Ponieważ ja tutaj jak przed kamerą jakby jak aktor gram i Pan Jezus mówi, czyńcie wszystko, co uczą, co nauczają, zasiadają na katedrze Mojżesza i przemawiają, Czyli na tym miejscu przewodniczenia uroczyście nauczają, i czynią tak, żeby się ludziom pokazać. Nakładają na ludzi obowiązki, zadania, nie do uniesienia, a sami palcem nawet do tego nie chcą się przyłożyć. O bardzo często tak może być. Moi kochani, módlcie się za nas, księży, żebyśmy nie przyjmowali takiej postawy, że co innego nauczamy, a co innego. Robimy w naszym życiu. Nauczamy o miłości, o przebaczeniu, o miłości do nieprzyjaciół, a kiedy przychodzi jakiś mały konflikt, już trudno nam jest przebaczyć. Albo na przykład mówimy o miłosierdziu, o pomocy, a pojawia się chciwość. I dzisiaj Pan Jezus, szczególnie do mnie, jakoś tak, to słowo, dotyka moje serce, bo jak już powiedziałem, to słowo jest trudne też dlatego. Że nie trudno zrozumieć, ale trudno go wprowadzić w czyn, żeby chcieć być poniżonym. Kto to się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Najświętsza Maria Panna, pokorna służebnica pańska, śpiewała hymn u Elżbiety, strącił władców stronu, a wywyższył pokornych. Uniżenie się przed Bogiem. Jest wielkością człowieka. Mały człowiek chce się ciągle wywyższać, wynosić ponad innymi, innych ludzi, a czasem też i Pana Boga traktuje z wysoka. Dzisiaj Pan Jezus ostrzega przed życiem zewnętrznym bez przemiany serca, bo może być pozorne nawracanie się na zewnątrz. Ludzie widzą, że człowiek jest jakiś taki, Pobożny, święty, ale kiedy żyje w ciszy, nikt go nie widzi, Pan Bóg go widzi, wtedy może przyjąć inną postawę. Niektórzy mówią sobie: A teraz mogę sobie wyluzować się, mogę być wreszcie sobą. Jeżeli nie jestem sobą, żyjąc przed ludźmi, dopiero jestem sobą, kiedy ludzie mnie nie widzą. To tak naprawdę nie jestem w ogóle sobą, tylko gram. Próbuję się przypodobać, przypodobać przełożonym, przypodobać jako ksiądz biskupowi. To wszystko jest chore. Jeżeli nie chcę przypodobać się Bogu, to lepiej, żebym nie był księdzem, bo wtedy mogę przynosić zgorszenie. Moi bracia i siostry, to słowo Porusza moje serce. Zobaczmy te filakterie i wydłużające się w u płaszczu. Co one oznaczają? Oznaczają słowo Boże. Filakterie to takie pudełka. Jedno pudełko było na czole. Pobożny bo Żyd do dzisiaj przywiązuje sobie między oczy takie pudełeczko, w którym jest zwój słowa Bożego. Jest to, to hebrajskie zawołanie, ta modlitwa. Shema Izrael. Adonai Elohenu, Adonai Echat, słuchaj Izraelu, Pan jest Twoim Bogiem, Pan jest jeden. I będziesz go miłował. O tej miłości, między oczyma, masz patrzeć i patrzeć na innych z miłością. I żeby to serce było blisko Twojego serca, to jeszcze na lewym ramieniu, blisko serca, w drugie takie pudełeczko z takim właśnie przypomnieniem słowa. Ale co z tego, że możemy nosić sobie pudełeczka, skoro nie nosimy. Tego słowa w sercu nie mamy go w głowie. To wszystko może być taką atrapą, pewnym strojem, rekwizytem, który sobie zakładam jak maskę. Tak samo te frędzle u płaszczów miały oznaczać 613 przykazań. Tak jak takie słupełki, przypominające, że każde przekazanie trzeba bez wyjątku przestrzegać. I oczywiście. Paryzeusze wiedzieli, jaka jest prawda i dobrze nauczali. Pan Jezus ich nie krytykuje za nauczanie, tylko za brak uczynków. Takich uczynków, które by tylko widział Bóg. Nie po to, żeby odbierać za te dobre uczynki tu już na ziemi chwałę, ale żeby właśnie tylko Bóg je widział, co czyni prawa ręka, żeby nie widziała lewa nawet ręka. Takie życie w ukryciu. Bóg jest. Bogiem żyjącym w ukryciu. Pan Jezus przez 30 lat żył w ukryciu, dopiero po 30 latach zaczął publiczną działalność. To życie w ukryciu jest bardzo potrzebne w rozwoju duchowym, szczególnie nam, księżom. Jeżeli w ukryciu nie mam czasu na modlitwę, na medytację, czy w ukryciu też nie potrafię np. komuś pomagać, tylko żeby inni wiedzieli. To wtedy ta moja duchowość nie jest duchowością. To jest pustka, to jest iluzja, to jest oszukiwanie siebie. Te słowa są bardzo trudne i kochani bracia i siostry, módlcie się za mnie. Módlcie się, abym nie żył tak na zewnątrz, ale żeby rzeczywiście to było życie wewnętrzne. I też obiecuję, że będę dzisiaj też z wami uczestniczył duchowo w tej modlitwie, w rozważaniu i prośmy też o takie życie rzeczywiście w pokorze. Ksiądz ojciec Adam Szustak powiedział, że kiedy topnieją śniegi na szczytach gór, to zamieniająca się woda, ta woda łaski, nie spływa na szczyty, tylko w same doliny, najniższe doły jeżeli ktoś dzisiaj doświadcza jakiegoś nawet pod wpływem tego słowa zdołowania i czuje się tak tym słowem nawet poniżony, to jest nadzieja, że tam dopiero będzie Bóg mógł udzielać swojej łaski, łaski nawrócenia, łaski przemiany serca. Właśnie przychodzi Bóg do naszych zdołowanych serc. Tam, gdzie jesteśmy wywyższeni, tam, gdzie nam się wiedzie. Jeszcze ta łaska jakby zaczyna spływać jak woda po kaczce. Ale jeżeli znajdziemy się w takim położeniu bezradności wobec Boga, Boże, już nic nie potrafię sam uczynić, tylko Ty możesz wszystko, to Bóg może wtedy napełnić nas swoją łaską. Prośmy o tę łaskę i niech nas w tych dobrych uczynkach nie dla ludzi, ale właśnie pod wpływem natchnień Ducha Świętego, dla Boga, dla jego chwały. Niech one się dzieją, aby chwalili Boga Ojca, który jest w niebie. Na tę drogę odczytywania dobrych natchnień Ducha Świętego przyjmijmy Boże Błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.